Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Paladynem. Oczywiście w trybie dla jednego gracza, będę to przypominał co kilka odcinków. W poprzednim odcinku przeszliśmy przez całą zamarzniętą tundrę, przez piekielną czeluść i wiele innych odmętów. A w tym odcinku będziemy. Patrz nam pas, tak jak mówiłem. O taki, a w tym odcinku będziemy przechodzić drogę starożytnych i. Lodowo jaskinie, ale na razie wracamy się do miasta. Musimy zidentyfikować przedmioty. 10 portali, troszkę mało. Zaraz to zrobimy. Idziemy najpierw do Dekarda Keina, żeby zidentyfikować owe przedmioty. Więc tak zrobimy. Identyfikacja przedmiotów u Dekarda Keina przebiegła pomyślnie. Pozdrowienia, wyrzucamy to. To niech będzie, to niech będzie. I to wyrzucamy. I kilka innych rzeczy. Amuleciki. Co to jest? Zaraz zobaczymy. Rocizny 9. Okropieństwo. Przynajmniej 1300 kasy. Oczywiście, jak zawsze do larzuka, zaglądamy, czy nie ma zbroi albo yy, tej, yy, albo yy, trzyslotowej. Pełnej płytowej, albo dwuslotowej pełnej płytowej, z dobrym procentem obrony Albo też to i to, bo to będzie naprawdę super jak takie dwie rzeczy się naraz zdarzą Sprawdzamy Tu, 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 nic takiego nie ma Naprawa możemy się 46 Bo się stale naprawiam za każdym razem Prawie milion trzysta tysięcy w skrzyni, więc kasa na pewno jest duża Idziemy sobie dalej powoli, powoli, nie śpiesząc się. Zlodowa ciała zmora, teraz się nazywają ATT. Te te, y, 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 zwierzę jak się nazywają, to nie wiem. Nie mogę jej trafić, co się dzieje. Olejowa miksturka, oczywiście, bierzemy. Wszystko bierzemy. Jak się nazywają, to nie wiem, ale na pewno to odkryjemy prędzej czy później. Fan księżyca. Nazywają się podżynacze Śmierć. E, ja to kojarzę. Bardzo często ich spotykałem. Oczywiście, przez to lekacje trzeba było przejść, nie, że nie. Teraz w tą stronę do góry, do dołu. Przejście na szczyt Areat. tu będziemy się bili ze starożytnymi. Ale to jeszcze nie w tym odcinku, tylko w następnym. Oni na pewno będą silni. I z zdziesiątkują naszą. Liczebność, chociaż dziesiątkują dwie osoby raptem Dwóch wojowników Jak można ich zdziesiątkować To nie jest armia Zbroja turniejowa bierzemy Przyda nam się teraz w tą stronę Kolejni panowie księżyca Pokonani pięknie Do cna Złowraga urna Oby nie wylecieli oni bo jak wylecą oni, to będzie naprawdę słabo. Ile kluczy? 12, ładnie. Najpierw musimy oczyścić teren. Prawie mamy level 34. w miecz, klikamy. Klikamy. A, to te, to spoko. Łatwo ich pokonać. Najemnik ma, Najemnik ma bossa, czy kto ma bossa? Najemnik ma yy, bossa, który się nazywa Wdowa Ohydy. Bardzo przyciągająca nazwa. Jedyneczka, pokonani. Yy, poroże Raz, Dwa, Trzy, Cztery. To nie wejdzie, ale to kościany hem wejdzie tutaj, pięknie. Otworzona urna, tak. Bardzo dobrze. Zaraz kolejny level wbijemy. I mój cel yy, to jest wicie levelu, no najlepiej tak, 36. Oraz yy, manie yy, 800 HP. Znaczy 800, ile levelów? Jeden, zapewni nam drugi, trzeci, trzeci, trzy albo cztery levele będzie nam trzeba, żeby mieć 800 HP. Ale przynajmniej te 750, tak? To będzie taka wartość progowa. A może i się uda 800, nie wiem. Mamy ile HP? 40 byśmy mieli, 48. 8 punktów to niewiele. Aczkolwiek jest to coś. I większe obrony byśmy mieli także. Niemieg ma już lepszą zbroję, otakło. 239 obrony pełną płytowo, prawie 50% obrony dodatkowej oraz nawiązuje do starożytnej, która ma zwykle ponad 200-250 obrony. No i dobra, złodować z mory razem z panami Księżyca wywijają nawzajem. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Przechodzimy dalej. Myślę, że to akurat lokacja na jeden odcinek. Taki 20-25 minutowy. Nie śpiesząc się zbytnio. I mogę podnieść nic więcej. To trudno. O, błyskawice. Nie wiem do czego mi się przydadzą błyskawice. Nikt tu błyskawicami nie emanuje w tym przypadku. Ale jeszcze na pewno będą. Kolczuga. Kwalifikuje się, więc wracamy do miasta. Mamy kupić portale. Zobaczcie, trzeba identyfikacji. Nie, nie trzeba. Upiliśmy portale, pamiętałem. Kościany hem, biały, ale kaska za niego będzie. 3000, ładna Ładna ilość. Te nie zbieramy już z zamkniętego, bo za mało dostało. 1500, 2000 za mało. No i tak, co tu ciekawego mamy? Tu raczej nic, tu raczej nic. No, teraz. Czyli nie zdarzyło, że za dużo tych zbroi, ale trzeba patrzeć. Trzeba patrzeć. Wierciniamy patrzę, ile jeszcze do doskonałego? Tutaj mamy doskonały. Tutaj już niewiele brakuje. Zwykły albo bez skazy. E, tutaj bez skazy. Tutaj bez skazy. Tutaj mamy doskonały, tutaj mamy doskonały, więc już niewiele, już niewiele. To niedługo będzie ten pryzmatyczny. Mam nadzieję, że jeszcze... w tym akcie się uda i na w tym e, samym poziomie trudności. Kolczuga. Bo jakbyśmy mieli pryzmatyczny, to chyba e, wszystkie odporności na koszmarzy były prawie na fulla. Więc byśmy mieli z odpornościami spokój i byśmy się przygotowali na hell e, W przypadku Nefluma, który może wypaść, by się na pewno przydał. Na helu te odporności będą naprawdę spadały. Mocno, 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 mocno. Zalewać, zmora. zmora. Antidotum I tu nic ciekawego nie ma Idziemy tu teraz prosto Zobaczymy co czy, ty, Czego tu można się będzie spodziewać O na razie mnie patrzcie z dwóch stron objechali Ciekawa sytuacja Bijemy wszystkich Widzicie jak e, eksprośnie fajna sytuacja Kościana, różdżka, zmieści się tutaj. Nie zmieści się, ale tutaj się zmieści. Co ona ma? O, ciekawe rzeczy ma. I nawet nie jest eteryczna, więc może być dużo warta. Dużo w sensie: 25 tysięcy. Broniona, przejście przez te. Jak one się nazywają? Sukkuby. Sukkuby. Złoty kafar. Oczywiście nie będziemy brać, ale mogę wam pokazać co też tu jest. Tylko wrócimy się do miasta. I zastosujemy coś w ten sposób. Eee, tak, 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 to tutaj, to tam. Eee, piersień, tutaj mamy miejsce: 30 tysięcy. Oczywiście, zbrojkę za każdym razem trzeba patrzeć, czy jest. Daj mi zbrojkę. 239, ale nic poza tym. Więcej zbroi tu nie ma, więc nie ciekawie. 34 do życia, i tak mamy lepiej, jeszcze tyle odporności, to tyle punktów 30 tysięcy do kostki, ponad nawet Do skrytki, super Idziemy dalej Droga starożytnych, kafar Wezmę, zidentyfikuję i pokażę wam co też to jest A tymczasem mamy przejść tą całą mapę, kolejni czempioni, sukku nie To krwawe kuścierki tym razem yy, Co nam tu było potrzebne, jedno życie i kasa. Tu chyba można przejść dookoła. Nie ma tu niestety skrzynki. Pewnie gdzie indziej się yy, wygenerowała lodowa piwnica. Tak jak mówiłem, tu będzie szczerbiciel, czyli yy, taka zlodowa ciała zmora. Tylko że taka, która zawsze tu występuje. Ale teraz mogryfikacja taka sama. tym mrozu. E, plugawce, czempioni. Ja o wiele o, od czempionów wolę grupę bossów, bo nie dość, że więcej się e, od nich rzeczy dostaje, i lepsze. E, no to też więcej Expa wpada. Hmm. E, zbroja uskowana tu jest kafar, więc nie zmieścimy zbroi uskowanej A nie chce mi się tak szybko wracać do miasta. Korona, tutaj niemożliwe, trzeba coś wyrzucić. A nie chcę nic wyrzucić tą miksturkę. O tak, ewentualnie możemy zrobić. E, co nam trzeba? Gdzie jest, gdzie, jest, gdzie jest korona? Nie mamy korony. Hmm. Dopiero to była korona. No nie wiem, może mi się wydawało. Dziwna sytuacja, jeżeli. Ach, tutaj jest. O tak, mogę ją wziąć. Jest super, coś mi robią pod lokiem, więc to problem będzie. Akurat wtedy, gdy nagrywać trzeba. Słaba sytuacja. Kolejna raz słaba sytuacja, ale nieważne. Idę, y, miksturka y, wzmocnienia, nie wzmocnienia, tylko leczenia. Szerbiciel będzie, ooo, trzeba pójść, bo to będzie długo trwało tak o. Mogą nas nawet zaciupać. Tu bossowie są, nie, czempioni. O, dużo tych czempionów. Przy tym raz, dwa, trzy, cztery, pięć grup bossów i czempionów na raz, a może być więcej więc. Poczekamy. Szczerbiciel. Yy, przekleństwo zaklęte. Zimno. niewrażliwość na zimno. No bijemy, bijemy go. Pięknie padł. Ten też. Co tu wypadło? Klejmur. Bojowy topór. Idziemy dalej. Skrzyneczka. Coś nam ciekawego. Mniejszy talizman ewentualnie. Tylko gdzie ja to wcisnę? Jest w pewien sposób. No najemnik, nie rozwalaj mi ich, dobra. Ja tu wrócę, też ich troszkę pobiję. Te bestie mrozu. Dobra, wracamy. Chodź tu najemnik do mnie. Mniejszy talizman, gdzie jest ten mniejszy talizman? Tu gdzieś? Nie wiem, gdzie jest ten mniejszy talizman. Najpierw te bestie pokonamy. Wbijemy level. Wbiliśmy level. No mniejszy talizman, no gdzie on jest? Tu był. Kryształowy miecz. Hm. On jest... Czekajcie, bo to trzeba przerzucić te itemy, bo się nie mieszczą. Napisy, jest mniejszy talizman. O, udało się, patrzcie, ile tych rzeczy było. Czasami, co napisami, kryją się inne i nie widać dobrych przedmiotów, więc lepiej pozbierać trochę. Yy, aha, tutaj, oczywiście, życie yy, prawie 750. Tutaj yy, synergia, obrażenia 653, ładnie. E, dobra, a my idziemy dalej. Tu nic nie ma. Co nam jeszcze trzeba? Chyba nic. Tu mogą być jeszcze jacyś bossowie, chociaż 5 grup to i tak dużo. Więc dobrze, że się tyle wygenerowało. Miksturka z życiem. Wracamy z powrotem. Tędy chyba przejście jest nie. Trzeba na, na koło walić. Ach. Niestety, słaba sytuacja. Kolejna raz mama, sytuacja mana. Już mnie. Dobra, nieważne nie będę mówił. To nie o to chodzi. Mamy tu fajną czarę nad głową. Ładnie to wygląda, oczywiście trujeczka. jest z miksturkami mogę tą e, kliknąć. No, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? O, wytrzymałość. E, studnie, ale nie kliknąłem. Mogę by mi zapewnić wytrzymałość i regenerację życia oraz many. Mapa coraz się zmniejsza, ale myślę, że tak za 20 minut to będzie. Oby. Żeby odcinek nie był za krótki. Panowie księżyca pokonujemy ich. Raz, dwa, trzy, cztery padli. Co to, 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 to trójzomb? E? Mój najemnik ma pustynę, e, która jest drugą poziomem i to jeszcze rzadkim, nie, nie tak łatwo ją znaleźć. E, czaszka. Nie mogę. A, no tak, bo. Dobra, idziemy dalej, nie zmieścimy się, ale to niewiele kasy, więc nie ma szkody. Punkt nawigacyjny, wracamy się do miasta. Identyfikacja przedmiotów i tak dalej. I patrzymy, co. Ciekawego ma yy, ten dobry Larzuk, Larzuk, przypomniała mi się nazwa tego gościa. Yy, to coś takiego, patrzcie. 107, 153, bardzo ładnie. 24 poziom, 69 siły, odporność na ogień i na zimno, bardzo ładna. 100, obraźnie, zwiększenie nieumary. 40% szansa na druzgoczące uderzenie, czyli bardzo ładnie. I 258% zwiększone obrażenia. Kościogryz się nazywa kafar. Sprzedajemy. O, to też, to też. Co tam jeszcze? Chyba już nic więcej. Otwórz na ogień 5. Zawsze coś przyda nam się. Tylko teraz nie mamy gdzie kluczy. Klucze wywalamy już nam niepotrzebne. Myślę. Larzu, co tam masz ciekawego? Mi trzeba jakieś ciekawe twoje wyroby. Yy, no więc tak, tu jest taka zbroja, tu taka, już nic więcej nie ma. Mało ma tych dobrych zbroi, coraz mniej jakby. Dziwna sytuacja. Czekajcie, coś tu takiego dziwnego. Może mi się wydawało. Naprawa, kasa do skrzyni i wracamy z powrotem. Co to jest? Z deponu, aha, no tak. Tam, że z Dezerteru i patrzę o co chodzi. E, punktem nawigacyjnym przyszliśmy, punktem wracamy. Droga Starożytnych przedostatni, punkt nawigacyjny odkryty. To świadczy, że niedawno, e, nie, że za niedługo akt, akt piąty zostanie zakończony. Tym samym pierwszy poziom trudności normal. I wkroczymy na Nightmare, koszmar. E, bojowa laska. O nie, taka wielka, takie wielkie bydle, a tu nic nie ma. Od razu wyrzucamy. Nie będzie nam za zaśmiecał ekwipunku. No, zaciekli są. Trzeba powiedzieć. Co tu jest? Nic nie ma. Ciekawego. Troszkę potworków tu jest, więc bijemy. Level 34 już mamy. Eee, ci. Sorżytni może nam dadzą. 35, 35 i jeszcze połowy, więc 36 raczej będzie, 37 może. No, zobaczymy jak to tam pójdzie. Na razie nie będę nic zakładał, bo jak nie zrealizuję, to będę wściekły, a taki nie chcę być. Jak sobie coś ustalimy, ale prawie 750 hubza już jest. Mój początkowy cel. Bijemy wszystkich. Kolejni, kolejni. Dobrze, że nie sobie. Bo z bossami by sobie nie poradził. Chociaż z jedną grupką. E, pierścień. Co to jest? Przyszywający łuk. E, oczywiście najemnik trzeba mu HP. Oj, nie tą najlepszą ich mu udałem. Zmarnowałem. Czaszka ducha. Kamienna skóra. Trochę to potrwa, ale. To na fizyczne działa. A mój atak jest yy, w małym stopniu fizyczny, więc to i tak szybko pójdzie. Żebym tego trafił! O, bardzo ładnie. Najmikowi Najemnik, yy, coś HP spada. Zaraz tego, teraz dobrą miksturkę żebym mu dał. HP jedno, drugie. Więcej nie ma. Zbroja wykonywana z wężowej skóry. Bierzemy taka złota to była skóra, że mi omaga. Wszystkie odporności 25 by się przydało, ale i tak niflum, wszystkie odporności na 50 czy tam 75 na no, Hal to jest idealne. Połączone z y, pryzmatykiem to dodaje 100%. Prawie 100%. Tu chyba już nic nie ma, nic nas nie zaskoczy, a jeszcze taki jeden był. Pan Księżyca. No już niewielka część mapy została do odkrycia. Nie śpieszy mi się. chcesz, by odcinek przynajmniej te 20-25 minut potrwał. Bo krótszy albo e, dłuższy jest zły. Chociaż nie dłuższy niż 35 minut nie jest taki zły. Zlodowa ciała z Pięknie pokonana. Podrzynacz śmierci też padnie. Koncerz. Kluczy, kluczy już nie zbieramy oczywiście, tak jak mówiłem. Tam zaraz pójdziemy, na razie teraz troszkę zawiłe to przejście jest. Dobrze, że troszeczkę większa lokacja od poprzednich trójeczka. Chyba, że mam, nie, nie mam wykwipunku tych miksturek. Łyskawice weźmiemy, tak odruchowo. Nic nam to i tak nie da. Ale przynajmniej ładnie wygląda taki piorunek. Najmniej gdzieś się może szwenda, tak jest. No, i to chyba będzie na tyle. Sprzedamy coś w mieście i zakończymy odcinek. A w następnym będziemy pokonali już, pokonywali już starożytnych i przejdziemy, może jeśli się uda, do drugiego poziomu Twierdzy Kamienia Świata. I będziemy naprawdę kozacy. Więc jeszcze dwa, 3 odcinki do zakończenia aktu piątego. I ze 3-4 do zakończenia całego poziomu trudności, bo jeszcze oczywiście krowi jest. To też trzeba. No zobaczymy, zobaczymy. Zimno 10 25 tysięcy. Połowa czasu trwania zamrożenia wywalamy. Tu jeszcze coś jest niestety nic. Yy, nie ma kasa do skrzyni. Jeszcze do larzuka wpadniemy. Czy nie ma tych zbroi? No ciągle mamy. trzeba. jeszcze do yy, Natalii. Czy, znaczy do Ani. Czy nie ma budków? No i gdzie są te lepsze zbroje? Hmm. Starożytny nie wiem od którego: 36, 38, więc jeszcze troszkę poczekamy. Ania, portal możesz już zamknąć. A personalizacja na razie nam nie trzeba. Nada no przedmiotowi twoje imię. Jaki ja przedmiot będę miał do końca? Niech pomyśla rękawiczki, może, ale nie do końca. Zbroje, hełm, pierścień, tarcze. Tarcze będę miał dość długo, więc może, tarczę sobie spersonalizuję. Nadanie przedmiotowi Twojego imienia. Patrzcie. Mm, tarża, Księga staroletny Games, o. Czyli moja. Owner, właściciel. A też o ten portal jest otwarty. Może później zniknie. Handel. Można tu sobie resetować rzeczy, tak? Tym portalem zapomniałem nawet. Patrzcie w jedną. W drugą. Inne rzeczy będą. Troszkę tak porobimy. Tylko, żeby. Jakieś budki ciekawe wydropić, trucizny 24. E, dwa odpo dwie odporności najlepiej e, błyskawice jogień e, po ponad 20%. Wszystkie odporności 13. Nie ma tu cooldownu portalu, więc można od razu sobie wchodzić i wychodzić. No nie wiem, czy ja w ogóle dam radę. Nawet jak poza odcinkiem bym to robił. Jeszcze kilka razy, bo wiem, że to nudzi. 3 2 czy mogę Ci pomóc Nie hazard tylko handel Trzeba mi budki takie 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 i ostatni raz Jak nie będzie to trudno Niestety nie ma więc trudno ile plus 50 czy razca by się plus 50% o to szybko na sekundę pewnie eee, Dobra więc myślę że Wam się Podobało? Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i przygódźcie się na walkę z starożytnymi. Ja bym Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!